żartuje. Swych planów, jak uszować zbożu, jak z Bóg chciał ułożyć ornament. Na pamięć, zanim nasunie się słodka i przewrotna gra. Drodzy Państwo, jestem w Słowatyczach. Lokalne koło gospodyń wiejskich Burzanki plus OSP Słowatycze przygotowało potańcówkę. Nie chcą, żeby to lato odchodziło i mają rację. Fantastyczna pogoda i fantastyczny czas na to, by spotkać się wspólnie i potańcować. Za chwilę właśnie będzie dyskoteka. Natomiast takim znakiem rozpoznawczym Słowatycz tego, co się dzieje, jest to, co teraz Państwu pokażę. Tu są właśnie panie z Nadburzanek. Z Burzanek koło gospodyń wiejskich. No a zajadają się tym. Myślę, że tak. My miastowi to chyba... Drodzy Państwo, to jest parnik. Tak wygląda parnik. On tutaj dzisiaj stał od samego rana. No i to, co było w środku, to ziemniaki. Znika. Znika w oczach. Do tego masełko. Tylko nie mówcie mi, panie, że same... No właśnie, same robimy. Czosnkowe. No i tak się bawią Słowatycze. Zapraszamy, jeśli Państwo jeszcze nie byli w tym miejscu i w tej miejscowości, to zapraszamy, bo jest naprawdę dużo atrakcji i warto Słowatycze odwiedzić. OSP Słowatycze również dziękują. I Państwu, i kolegom gospodyń wiejskich, i koło gospodyń wiejskich dziękuję strażakom, bo znowu dobra współpraca przyniosła efekty. Janusz Pruniewicz w tym momencie, ale za moment Szafir Band. I to właśnie Szafir będzie zachęcał wszystkich do tego, aby potańczyć wspólnie tutaj, pobawić się. Ale te ziemniaki, ludzie, ziemniaki, świeże masełko z parnika, cudowne. Fantastyczny pomysł. Schodzą. Koło gospodyń nosi nazwę Burzanki. 32 osoby liczy sobie nasze koło, w tym jest z 8 mężczyzn. Także mamy facetów. Od dawna planowałyśmy tą imprezę. Jest tam bardzo miło, że możemy gościć tutaj naszych mieszkańców. Oczywiście zaprosiliśmy też innych miejscowości. Zaprosiliśmy też nasze koła gospodyń, które są w sołectwach. No jeszcze ich nie ma, ale mamy nadzieję, że zaraz dotrą. My jesteśmy bardzo młodym kołem, bo tak właściwie niespełna 3-letnim, nawet niecałe 2 lata tak konkretnie. No na razie wspomagamy naszą miejscowość przy różnych imprezach kulturalnych, przy biesiadach, przy organizowaniu dożynek, przy organizowaniu różnych imprez sportowych na terenie naszej tutaj miejscowości. Także staramy się, ile możemy, dać siebie. Spotykamy się co najmniej 2 razy w miesiącu. Mamy też swoje własne imprezy wewnętrzne, ale generalnie wymieniamy się przepisami, bo w naszym kole są kobiety w rozpiętość 65, do 25, więc mamy o czym sobie podyskutować. Przygotowaliśmy trochę atrakcji dla dzieci. Jest dmuchaniec, jest wata cukrowa, są malowanie. Konkurs do malowania nosi tytuł Ostatnie promienie lata, tak jak nosi tytuł nasza impreza. Ostatnie promienie lata. Potańcówka będzie, tak zwana potańcówka na murawie z zespołem Szafir. Zapraszamy, kto jeszcze nie dojechał, zapraszamy serdecznie. Pan wójt jest jakby naszą głową i często nas właśnie wspiera w takich inicjatywach. Dostaliśmy bardzo dużą pomoc z Urzędu Gminy, więc serdecznie dziękujemy, że... Pan zauważył. Tak, że nas zauważył, że właściwie to był takim inicjatorem powstania tego naszego koła, więc wielkie dzięki dla niego, bo istniejemy właściwie dzięki jego takim namowom i jest nam bardzo miło, że przy każdej imprezie towarzyszy nam. Nigdy nie było tak, że go nie było razem z nami. Ile można czasu catering zamawiać? Teraz są już kucharki na miejscu. No tak, kucharki są za darmo, ale on się nam 100% odwdzięcza. Jesteśmy tutaj naprawdę bardzo zgraną ekipą, także strażacy są w naszym kole, więc może z 6 strażaków jest też również w naszym kole KGW, więc pełna współpraca. Zawsze, absolutnie zawsze wspieram tych, którzy chcą cokolwiek robić, bo to jest naprawdę duża wartość. No i dzisiaj tę wartość pokazało koło gospodyń wiejskich Burzanki. Najmłodsze koło gospodyń w naszej gminie tak naprawdę. I co ciekawe, najbardziej liczne. One są naprawdę bardzo takie zaangażowane, chcą działać, więc ja im wystarczy czasami nie przeszkadzać, tylko pomóc, tak?
No i widać dzisiaj, że na razie jeszcze może niewiele ludzi, może setka jest, ale myślę, że teraz już piękne melodie Janusza Bruniewicza, solisty naszego ze Słowatycz, idą w eter, więc myślę, że za chwilę tu zrobi się bardzo gęsto. I bardzo chcemy żegnać to lato, bo dzisiaj mamy taką piękną letnią pogodę. Tak jak mówiłem na otwarciu, nam jest szkoda lata. Dlatego jeszcze to lato trochę chyba będziemy celebrować, przynajmniej we wrześniu. Mam nadzieję, że jeszcze w październiku. Oczywiście dla rolników jest najlepiej, żeby tam ze dwa dni popadało na zasiewy, ale my dzisiaj cieszymy się jeszcze latem. Pomysł z tymi ziemniakami z parnika. Z tym się chyba jeszcze na takich festynach nie spotkałem. To jest nasz taki słowatycki pomysł, który już jest realizowany od wielu, wielu lat. To jest takie wspomnienie dzieciństwa, tak? Kiedy gdzieś tam w gospodarstwie parowało się ziemniaki dla zwierząt i ten zapach nawet tego parowanego ziemniaka z masełkiem, rewelacja. Słuchajcie, to trzeba sobie przypomnieć, ten smak, ten zapach, tą teksturę, to jest coś pięknego. No i na koniec, no jednak wszyscy na tą potańcówkę liczą, czy można liczyć, tutaj panie przychodziły, panie Mariuszu, panie redaktorze, podpytaj pana wójta, może on by nas do tańca poprosił. Zawsze stoimy pod ścianami. Będę zabierał spod ścian, na pewno.